Siema, witajcie. Prawdopodobnie to już jest ostatni film przed zawodami Kleń w Kry 2018. Będzie to film troszeczkę informacyjny, troszeczkę organizacyjny. W pozostałych filmach, które już widzieliście do tej pory, poznaliście głównych sponsorów. Niemniej, część z Was pyta się, czy będzie również firma Dajwa obecna na Kleniu w Kry 2018. Oczywiście tak, od samego początku wspiera te zawody i nie inaczej będzie również i w tym sezonie. Oprócz nagród przeznaczonych na poszczególne miejsca, myślę, że też ufunduje bardzo, bardzo ciekawą nagrodę do pakietu, jaki przygotowała firma Shimano. Będzie to ciekawa wędka, która zadowoli, myślę, bardziej zaawansowanych wędkarzy bądź wędkarza, który zdobędzie nagrodę za złowienie kompletu ryb. Przypominam, tak dokładnie stworzyliśmy nową podkategorię, troszeczkę zaczęliśmy improwizować z Pawłem z Shimano, ale myślę też ku Waszemu zadowoleniu pojawiła się nowa podkategoria, lekko poboczna. Niemniej nagrody, jakie zwycięzca z tej kategorii zdobędzie, myślę, że będą bardzo, bardzo grube, a będą to, tak jak przypomnę Wam i doskonale już niektórzy z Was pamiętacie, będą to nagrody od Shimano i teraz w tym momencie dowiadujecie się, że również od firmy Dajwa. Oprócz tego, jak widzicie, słońce nam dopisuje, ważnym elementem nie tylko w świecie wędkarskim, ale i w życiu codziennym są okulary. Dobrze znacie, podejrzewam, jedną z najbardziej już rozpoznawalnych na polskim rynku marek, jaką jest marka Wiley. Oni również będą wspierać, będą obecni na naszych zawodach. Oczywiście dla największego wędkarza, największego w swej klasie, można powiedzieć. Cały czas mi to słowo wkrada się do słownika najlepszego, najbardziej skutecznego, który zdobędzie pierwsze miejsce również w paczce wielu nagród będzie czekała para okularów Wiley. Także oprócz producentów, których do tej pory widzieliście w pozostałych firmach, te dwie marki również pojawią się na Kleniu w Kry. Oczywiście też nie zabraknie producentów spod rąk, których wychodzą, myślę, najbardziej skuteczne, najbardziej dedykowane kleniom, jaziom, rybom zawodniczym, jakby nie było, przynęty, czyli producentów rękodzieła również i na tych zawodach nie zabraknie, są oni także z nami od samego początku, zawsze fundują bardzo, bardzo bogate, soczyste nagrody, myślę, że też w swojej jakości bardzo, bardzo skuteczne. No kto jak nie oni mogą tworzyć przemyślane, dedykowane konkretnym rybom, niekiedy pod konkretną wodę, przynęty, jak po prostu nie rękodzielnicy, wędkarze, którzy czerpią przede wszystkim z własnego doświadczenia, z własnej pasji i tego bagażu doświadczeń, jaki zdobyli na przestrzeni wielu lat, łowiąc i przemierzając kilometry nad wodą. Pozostaje jeszcze bardzo ważna grupa informacji, którą powinniście wziąć sobie do serca, może tak powiem. Nie możecie o tym zapominać. Już przechodzimy teraz do punktów bardziej organizacyjnych. W ubiegłym roku pojawiło się kilka zmian w regulaminie i zasadach jakby przebiegu całych zawodów. Przypomnę Wam, że najważniejszą z nich jest oczywiście zgłaszanie ryb. Ryby, które złowimy, należy bardzo wyraźnie i z dokładnością sfotografować na miarkach, żebyśmy jako sędziowie tych zawodów nie mieli problemu z weryfikacją długości, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dlatego proszę, żeby zdjęcia były zrobione dokładnie, żeby były wyraźne. Ryba dokładnie widoczna na miarce, a miarka, żeby leżała płasko na najbardziej może płaskim terenie, jaki znajdziecie nad wodą, żeby nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Nie możecie absolutnie zapomnieć o filmie nagranym z wypuszczania tej ryby. Czyli po pierwsze, jeżeli macie ze sobą kolegę, jeżeli startujecie w parach bądź w większej grupie, oczywiście to wówczas nie będzie problemem. Kolega, który Wam zrobi zdjęcie, czy sami wykonacie takie zdjęcie na miarce, wpiszecie rybę do karty. Ryba podnoszona z miarki i wypuszczana do wody powinna być zarejestrowana na filmie, bądź w momencie wypuszczenia miarka, jaką oczywiście od nas dostajecie jako organizatorów, powinna być widoczna w miejscu wypuszczenia ryby, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Bez takiego filmu ryby zgłoszone, ryby wpisane do kart startowych, posiadające zdjęcia, nie będą zaliczane, także bardzo proszę, żebyście o tym pamiętali, a Wasi koledzy bądź
wędkarze, których spotkacie nad wodą i będą Wam pomocni, przyłożyli dużo uwagi do tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Pozostaje również kwestia parkingu. Miejsce, w którym zbieramy się 20, czy zbierzemy się 22 kwietnia, a zbieramy się już co roku, jest miejscem na górce. Od ubiegłego roku jest ono tylko i wyłącznie otwarte dla wędkarzy startujących w zawodach. Nie wjeżdżamy tam samochodami. Mogą jedynie pozostać samochody osób, które oczywiście mają nocleg właśnie tam na miejscu, na górce, w miejscu zbiórki. Natomiast pozostałych wędkarzy bardzo proszę, żebyście pozostawili, jak w ubiegłym roku, u podnóża góry, przy samej rzece, w krze, na parkingu, na trawie, swoje auta i schodkami do góry weszli do miejsca zbiórki. Pozwoli nam to w komfortowy sposób rozpocząć zawody, a Wy sami będziecie mieć dużo, dużo więcej miejsca. Tym bardziej przypominam, że no w tym roku mamy rekordową liczbę zawodników, 200, którzy no muszą się pomieścić w tej przestrzeni, która no niestety co roku się nie zmienia, a większość bądź liczba wędkarzy coraz bardziej nam rośnie. Także bardzo o to proszę, bądźcie też wyrozumiali dla nas, jak również dla siebie. Miejsca na pewno wystarczy dla wszystkich samochodów. W tym roku miejsce, w którym będziecie mogli zostawić samochód, znajduje się w nieco innej lokalizacji. Sami za chwilę zobaczycie. Tutaj jest brama, z której do tej pory korzystaliście. Miejsce zbiórki przed Wami. Natomiast musimy to miejsce minąć. Wzdłuż tego drewnianego płotu przejeżdżamy dosłownie kilkanaście metrów. Skręcamy w prawo, w drogę żwirową i zjeżdżamy też około może 20 metrów, 30 w dół. Przed Wami zaraz pojawi się oczywiście rzeka. Pojawi się miejsce, w którym sami zobaczcie, ocencie, będziecie mogli spokojnie, komfortowo pozostawić swoje samochody, a tymi schodami dostać się do miejsca zbiórki, do miejsca, w którym rozpoczniemy zawody. Ważną też rzeczą, jaka pojawiła się w tym roku po raz pierwszy, to była prośba zarządu Okręgu Ciechanowskiego o to, żeby przeznaczyć 10 zł od każdego zawodnika na jakiś cel. Te 10 zł od każdego zawodnika mieliśmy przelać jako współorganizatorzy. A przypominam, że w Krafishing i Koło Nowe Miasto są organizatorami Klenia w Kry od samego początku. Tak też się stało. Kwota 10 zł od każdego zawodnika będzie przekazana do zarządu Okręgu Ciechanowskiego. Niemniej cieszy mnie jedna rzecz, jaką udało nam się wspólnie ustalić, czyli cel, na jaki zostaną te pieniądze przeznaczone. Oczywiście wielu z Was bardzo pozytywnie wypowiada się na temat zarybiania. Zdania są podzielone. Myślę, że w przypadku Wkry, gdzie i tak zarząd Okręgu Ciechanowskiego, myślę, że w optymalny sposób tą wodą zarządza i ilość ryb, jaka do tej wody trafia, jest w ilościach bardzo, bardzo zadowalających. Tym samym stwierdziliśmy, że bardzo dobrym pomysłem i dalekowzrocznym celem, który zawsze mi jest bliski sercu, ponieważ od wielu, wielu lat też współpracuję z dziećmi i młodzieżą, to właśnie one będą celem, jaki w tym roku wesprzemy finansowo, czyli obóz wędkarski dla dzieci, organizowany de facto przez Okręg Ciechanowski, przez Zarząd Okręgu Ciechanowskiego. Jest to dwutygodniowy obóz w okresie wakacyjnym. Na tym obozie my również będziemy obecni. Ja będę miał ogromną przyjemność może jednego, może w ciągu dwóch, trzech dni poprowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Także też mały wkład osobowy również w tej inicjatywie będziemy mieć, nie tylko jeżeli chodzi o finanse, o wsparcie tego obozu pod kątem nagród, rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia tego obozu. Myślę, że grupa osób obecnych na tym obozie będzie bardzo, bardzo zadowolona. Jest to cel, który pozwoli przede wszystkim zaszczepiać się wędkarstwem najmłodsze pokolenie, pozwoli przekazywać naszym młodszym kolegom, koleżankom naszą pasję i myśleć w bardzo pozytywny sposób o przyszłości wędkarstwa, ponieważ wszelkie postawy humanitarno-moralne, etyczne, jakbyśmy ich nie nazywali, czy związane z wędkarstwem, czy też nie, należy przekazywać następnym pokoleniom. I myślę, że
cel, jaki w tym roku sobie wyznaczyliśmy, jest bardzo szczytny i będziemy go powielać co roku. Natomiast już w następnych latach mam nadzieję, że dzięki Waszej przychylności i otwartości również gdzieś pobocznym celem może się pojawić oczywiście zbiórka pieniędzy na zarybianie na przykład w kry w tym odcinku, na którym odbywają się zawody. Wszystko oczywiście jest do przedyskutowania, zastanowienia się. No w tym roku po raz pierwszy zmierzyliśmy się z taką inicjatywą, z takim pomysłem. Mam nadzieję, że wyszliśmy z niego w bardzo ciekawy sposób i tego nam życzę, czyli dużo satysfakcji z realizacji tego planu. W związku z tym też jest dla Was informacja, wielu zapewne z Was to ucieszy. Wędkarzy, którzy musieli niekiedy do samego końca czekać na wylosowanie ostatniej nagrody, w cudzysłowie pocieszenia. W związku z tym, że część pieniędzy przekazujemy na dzieci, na młodzież, na szerzenie w ich środowisku wędkarstwa. Budżet finansowy na nagrody został nieco pomniejszony, ale myślę, że ten cel jakby jest nadrzędny i jest bardzo dla nas wszystkich zadowalający, jest pewnego rodzaju, myślę, nagrodą, jeżeli zobaczymy satysfakcję w oczach dzieci, ale no niestety też nagród do losowania będzie w tym roku mniej. Natomiast będą, myślę, jakościowo lepsze. Zrobimy to możliwie sprawnie. Szczęściarze, myślę, że odejdą z paczką niezłych nagród, a pozostali wędkarze, no niestety, ale przynajmniej będą mogli dużo, dużo szybciej wrócić do domu, a zawody odbędą się dużo szybciej i sprawniej. Oprócz tego jeszcze, poza tymi wszystkimi informacjami, myślę, bardzo ważnymi w tym roku związanymi z organizacją zawodów, pozostaje jeszcze jedna, myślę, dla nas poszczególnych osób, ale myślę dla Was wędkarzy ważna informacja, że gośćmi specjalnymi też będą dość ważne osoby w naszym regionie, w którym odbywają się zawody. A co roku jednak oni wspierają nagrodami, pucharami największe ryby w swej kategorii, w tym gatunku, wędkarzy przyjeżdżających z najdalszych miejsc w Polsce. Tak samo i w tym roku, na przykład radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czy starosta płoński, wójt gminy Sochocin, wójt gminy Joniec również ufundują statuetki dla wędkarzy, o których wspomniałem, łowiących największe ryby w swych gatunkach i wielu jeszcze innych kategoriach i zaszczycą nasze zawody swoją obecnością. Także myślę, że grono obecnych na tegorocznych zawodach będzie bardzo zacne. Oczywiście mówię o Was, zawodnikach i osobach specjalnie na te zawody zaproszonych. Z tego miejsca pozostaje już mi tylko i wyłącznie życzyć Wam szczęśliwej drogi w miejsce zawodów. Dużo pozytywnej energii, dobrego nastawienia, koleżeńskiej atmosfery, wspaniałej pogody i pięknych, pięknych ryb, które mam nadzieję, że zawitają na Waszych zestawach i sama rzeka Wkrada da Wam bardzo, bardzo dużo przyjemności z obecności nad jej brzegami. Już niedługo widzimy się. Do zobaczenia. Na razie. Hej.